także ulica i Gańsk. Także ten pałac, proszę Państwa, jak tak najpierw stoi, to w obliczu tych bloczków, no to w sumie jest mały. No to dzwony już ucichły, nie słyszymy, ale te sklepy też tutaj nie istnieją. O, tu Marysia Świderek mieszkała na Igańskiej pod 27, proszę Państwa. A tu kawałeczek tego domku. O! Także tam w tym budyneczku, gdzie Marysia Świderkówna mieszkała, to przecież ja prowadziłam zebrania świadków Jehowy, też i te broszury grube o tej krwi rozprawiałyśmy. To Mareczek wtedy dopiero co się zaczął interesować, Janeczka Sobieska przyciągnęła, przygarnęła to wszystko z przytułku świętego Łazarza, z przytułka wzięła. Mareczek, Areczek, Dareczek, Pawełek Kotyński to miał całkiem zespół Downa od Grażynki Kotyńskiej, że gdzieś ona go wywozi. Jakiś facet śpiewa piosenki takie stare i przebrzmiałe. Także proszę Państwa, żeby ten uniwersam starał się o ten, nie wiem czy on ma, proszę Państwa, statut zabytku, to go nie ruszą. No. I? Tylko mieszkanie. Przecież mógłbyś wejść w nimi z spółdzielnią. Wy? Taki układ. Jaki? Że ty spłacisz całe zadłużenie. No. A niekoniecznie wciągną na listę członka spółdzielni. A przecież to mieszkanie, na to mieszkanie może kupić twoja siostra. Jakbyś to miał już na własność, własne mieszkanie by kupiła. Mareczek to jest gruby cygan, gruba beczka. On ma gdzie mieszkać i rzeczywiście tam jego to, wiesz, obchodzi. No jasno. To... Jak dzień wczorajszy. No. Dobra. Także tutaj tego Jaśka spotkałam, proszę Państwa, numer 2. No i on mi doradzi tak, żeby to mieszkanie po prostu kupić, spłacić i wtedy będzie okej. Okay. Że ten pałac kultury w stosunku do bloków tam z tyłu, tych bloczków, to ten pałac taki jakiś malutki, nie? Także Państwo zobaczą w kaszlącej, moherowej Warszawie, prawda? No ten pałac jest taki malutki, ten pałac Uniwersum Grochu Kultury Stalina i Lenina. No ale jak ma, proszę Państwa, że jest jako zabytek, to jego nie ruszą. A te bloczki wszystkie, to wiecie Państwo, no jak taki Mareczek ma jedno mieszkanie, to co on tam się będzie interesował, prawda? Ten Jaśko ma rację, że te cygany to są takie, wiecie Państwo, one tylko dla siebie kradną, no. Także tutaj pod uniwersamem spotkałam, proszę Państwa, drugiego Jaśka, który ma takie same opcje z spłacania mieszkań, no ale był w sądzie i przynajmniej się zgłosił i tam ma ze 60 tysięcy do zapłacenia i mówi, że chyba spłaci. Ja mówię, ciekawe z czego, jak nie ma nigdzie pracy Polaków tutaj tak w Polsce, tak uziemili. Także proszę Państwa, przy Alei Stanów Zjednoczonych, która jest dokładnie za nami, tam na trasie łazienkowskiej, na stadionie Legii, siedzą świadkowie Jehowy. Dziś jeszcze i jutro. A tutaj wszędzie, no to są moherowi, wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej. Tu świadków Jehowy Państwo nie widzą. Prawda? To co pokazujemy. Nie ma tu żadnych świętych w dniach ostatnich. Są tylko mohery grupujące się po 2 osoby do 50 razy 2, to już masz 100, czyli jak mówią, co? Ja wino, że braków 100. Najpierw na tace, to nawa lewa, nawa prawa, no to 2 osoby, od 2 wzwyż, potem na kubeczki. Jedna osoba do 50 razy 2. Na Starówce, proszę Państwa, jak Państwo pojadą tutaj stąd do tego Lenina, Pałacu Kultury Stalina i Lenina, no bo ten pałac Państwo zobaczą jako, że Uniwersum Grochów, żeby on był chytrzejszy, to on by wcześniej, proszę Państwa, uzyskał status zabytku, że to jest zabytek, żeby go nie ruszyć. Nie wiem, czy on uzyskał, bo jakoś tak stoi, go nie burzą tego Pałacu Kultury Stalina i Lenina, no Uniwersum Grochów. No bo tutaj też oczywiście żebrzą, proszę Państwa, nawet cyganka, ale ja podejrzewam, że cyganka nie jest aż taka poważna jak ci żebracy katoliccy, którzy żebrzą
poważnie, na serio od 2000 lat. Bo cyganka tutaj poprosi najpierw jednego papierosa, powygłupia się, pogada, potem dadzą jej z łaski, ona chytra, dadzą jej, takie są opcje, drugiego papierosa i ona, cyganka, jest górą. Natomiast Polki muszą lecieć do USA, gdzieś daleko stąd, do Angloameryki, Białystok, jako te katoliczki, no i muszą tam kraść, no bo tutaj tylko żebrzą. No i jak poleciały do tej Ameryki, proszę Państwa, do Angloameryki, Białystok, no to przecież ich te twarze obiegły cały świat, we wszystkich gazetach. Jaki wstyd, że Polacy to złodzieje. Także cyganka, gdy żebrze, to się wygłupia, a katoliczka Polka, to gdy żebrze, to na poważnie żebrze. Od 2000 lat i na poważnie kradnie. Od 2000 lat. Jaki wstyd. Jaki wstyd. No bo moherowa katoliczka jest dosłowna, no bo parafianin to oznacza słownik wyrazów obcych. Mówi ciemny, zacofany, przesadny, przesądny, niepowściągliwy. No nawet bez obycia. Czytaj w słowniku wyrazów obcych. Póki co obserwuj te wszystkie moherowe. Jakaś babka niosła, proszę Państwa, taką siatkę po igańskiej, bo idę igańską wcześniej, prawda? Teraz już jestem na rondzie. A miała papierosy, które widać przez biały świat. Także po co takie dziadowie papierosy? Czy to jest rzecz pierwszej potrzeby? Ale to jeszcze raz widać, jak ta tłusta w żółtym bluzeczce niosła papierosa, prawda? Gruba i cukru dadzą żryć, pełno ciastek, chcą, żeby wykończyć tych wszystkich ludzi na cukrzycę. Chcą ich wykończyć na cukrzycę, Biblii nie, Biblia do śmietnika, Nowy Testament na stos, spalić ewentualnie ludzi też, jakby ktoś się opowiadał za tymi świadkami Jehowy, no bo świadkowie Jehowy mają bardzo złą opinię, no bo przecież papierosów nie palą, krwi nie przyjmują, do wojska nie idą, obywateli nie wychowają na praworządnych obrońców Polski. Także wiecie Państwo, nie spotkacie Państwo tu nigdzie świadków Jehowy, żadnych świętych w dniach ostatnich, ani prawosławnych, bo nie jest tu Angloameryka, Białystok. Także rechodupstwo potopowe, no i dziady katolickie, Warszawa ruchliwe, dzień i noc, nie śpią jako słudzy, szatana diabła, typ drugiej kategorii, typ drugiej klasy, no i Mareczek też, no ale ci, którzy poznali prawdę, Areczek i te inne, proszę Państwa, osoby u świadków Jehowy, no to czytają Biblię, są pierwszej klasy, a tak to te dziady katolickie, to ich Biblii to nie nauczysz czytać, nie. Także Saska Berezyńska i telefon wysyłam do Ameryki, Białystok do Hanki, SMS-y.